rozpęd za długi, a trzeba wylądować, żeby drugie nabożeństwo się odbyło. Kto z was słyszał o takim czymś jak Dubaj? Okej? Okay? Dubaj. Dubaj to jest bardzo ciekawe, zagadkowe miasto, ponieważ brzmi jak nieosiągalne do odwiedzenia. Chcę wam powiedzieć, że da się i wcale nie trzeba być milionerem, żeby tam polecieć. Dane mi było pojechać do Dubaju na czyjeś zaproszenie i kiedy zobaczyłem to miasto, to powiem wam szczerze, że lubię być rozciągany, ale to miasto mnie rozciągnęło. To miasto mnie naprawdę rozciągnęło i chciałem wam pokazać grafikę, którą... Poczekajmy jeszcze chwilę, sekundę. Dobrze, zdążyliśmy. Po jednej stronie ekranu będziecie widzieli, jak to miasto wyglądało 30 lat temu, a po prawej stronie ekranu będziecie widzieć, jak to miasto wygląda w ostatnich latach. Więc uwaga, niespodzianka. Tak wyglądało miasto Dubaj w 1991 roku. Tak wygląda w 2017 roku. I to nie jest wizualizacja. To jest fakt. Ta wieża, którą widzicie, jest najwyższym budynkiem na świecie. Punkt widokowy, na który możecie wjechać, kupując bilety, znajduje się na 152 piętrze. Żebyśmy mogli znaleźć skalę i perspektywę, jest to prawie czterokrotnie wyższy budynek od Pałacu Kultury w Warszawie. Co się wydarzyło pomiędzy tym a tym? Co się stało, że nastąpiła taka ekspansja i taka eksplozja? Wiecie, oni pobudowali miasta, wioseczki na sztucznych wyspach. Zrobili ze sztucznych wysp, sprawdźcie sobie w domu, to jest szok, ciekawostka, głowę rozsadza. Ze sztucznych wysp ułożyli kontynenty świata podzielone na mniejsze wyspy, które multimiliarderzy sobie kupują na własność. Na przykład jedną z nich ma Cristiano Ronaldo. Kupił sobie wysepkę i każda jedna wyspa jest z nazwą jakiegoś kraju i jest w kształcie danego kraju. Polska też jest. Jest też wyspa o nazwie Ekwador. I te wszystkie wyspy, zbite jako kraje, są ułożone tak jak na mapie kontynenty. Wyobrażacie sobie? Ich pokręciło. Oni nie mają tam żadnych ograniczeń. W Dubaju, patrząc na lewą stronę zdjęcia, domyślacie się, gdzie to jest położone. Żeby łatwiej nam było namierzyć, gdzie są Emiraty, gdzie są Zjednoczone Emiraty Arabskie, niedaleko Kataru. To są regiony, które są pustynne. To są gorące tereny. Wiecie, co mają w Dubaju? Stok narciarski. Ze śniegiem, na którym panują na tym terenie minusowe temperatury. A wiecie, gdzie to jest? W galerii. W galerii handlowej zrobili stok narciarski, w którym ludzie w kombinezonach jeżdżą po śniegu. No powiedzcie mi, że to jest normalne? To nie jest normalne. Robią pokaz sztucznych, pokaz fontan co wieczór. Fontanny wystrzeliwują wodę na wysokość 50 metrów w górę. W rytm muzyki i fontanny na 500 metrach długości tańczą zsynchronizowane z muzyką, która jest puszczona. To jest, jak ja to zobaczyłem, uznałem sobie, mają rozmach. Mają chłopaki rozmach z tym, co zrobili. Wiecie, co wydarzyło się pewnego dnia? Dlaczego doszli do tego miejsca, do którego doszli? Dziękuję za grafikę. Znaleźli ropę. Znaleźli ropę i zrozumieli, że mogą wszystko. Znaleźli ropę i zrozumieli, że otwiera się nowy poziom możliwości. I ta ropa pozwoliła im wejść w taki poziom marzeń. Zrozumieli, że marzenia mogą wejść na nowy poziom po tym, kiedy odkryli, co jest pod nimi. I tym wstępem chciałbym zabrać was do Biblii, ale nie będziemy tego otwierać, ponieważ to sobie w domu postudujecie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, mowa jest o tym, że Abraham budował studnie, kopał studnie na terenie pustynnym. I żeby było ciekawiej, robił to w miejscowości nazwie Berszeba.
I jak czytasz to tak ciągiem i sprawdzasz historię, że Abraham wybudował studnię, wykopał studnię w Berszebie, zastanawiasz sobie, no nie wiem, co w tym jest takiego niezwykłego, żeby się tu na chwilę zatrzymać. A ja odkryłem, że tu słowo dla winnicy w tej Berszebie. I słuchajcie, co się wydarza. Abraham wpada na pomysł, że kopiemy studnię w Berszebie. I poszukałem trochę o tej Berszebie, poczytałem trochę, co tam się w tej Berszebie działo. I okazuje się, że jak poczytasz o tej szerokości geograficznej, o tym, gdzie to jest, jaka jest charakterystyka tamtego terenu, to uznasz, że kopanie studni w tamtym momencie, w tamtym czasie jest całkowicie nielogiczne. Ponieważ jest to teren całkowicie pustynny i jeszcze dodatkowo lekko wyżynny, więc żeby się gdziekolwiek do jakiejkolwiek wody dokopać, to jest naprawdę trudne i ciężkie zadanie. Więc zapisałem sobie nielogiczne i trudne zadanie, bo Berszewa to miasto na pustyni. I teraz zaczyna się robić ciekawiej, ponieważ przez Berszebę biegnie szlak handlowy. A więc mamy duży ruch przez Berszewę, przez bardzo uczęszczany szlak, który jest pustynny i przez który nikt nie wpadł na pomysł, aby zrobić tam jakąś bazę. Po prostu wszyscy tamtędy przelatywali, ale nikt nie wpadł na pomysł, zróbmy z Berszewy Dubaj. Ale Abraham postanowił wykopać studnię i zadanie takiej studni, jeśli by się udało, byłoby bardzo strategiczne. Ponieważ byłoby to miejsce, w którym na szlaku handlowym byłaby pineska na mapach Google, w której wszyscy wiedzieliby, że jest to miejsce, w którym można się posilić, zaspokoić pragnienie, napoić pojazdy, zatankować wielbłądy. Dlaczego? Ponieważ woda to życie. Woda to życie. A więc podróżni przechodzący tamtymi szlakami mogliby się napoić. Bez studni tam nie przeżyjesz. I wiecie, ciekawe jest, ponieważ żeby dojść do tego miejsca w Biblii, w którym dowiadujesz się, że Abraham wybudował studnię w Berszebie, to nie znajdziesz takiego wersetu, w którym jest napisane Abraham wykopał studnię w Berszebie. Nie ma takiego wersetu. Jest tylko jeden werset, dlatego powiedziałem, że trzeba znaleźć to w domu, w 21 rozdziale. Jest napisane, że nagle powstała sprzeczka, że jeden facet powiedział, ja wykopałem tą studnię. A Abraham mówi, słuchaj, nie ma takiej opcji, ja ją wykopałem. I sprzeczka była o studnię, która była wykopana w Berszebie i Abraham złożył ofiarę temu człowiekowi i powiedział, to jest na znak tego, żebyś mi uwierzył, że to my wykopaliśmy tą studnię. A więc nie ma konkretnego zdania, Abraham wykopał studnię w Berszebie. Więc jest ciekawostka, jest taka tajemnica ukryta, którą trzeba wykopać. I teraz, co się dzieje? Współczesni archeolodzy znaleźli w tamtym terenie, na tamtym terenie studnię, którą oczyścili i zaczęli sprawdzać, jak głęboko jest wykopana. Cytuję z Wikipedii. Uwaga. Współcześni archeolodzy oczyścili ją do głębokości 30 metrów, wciąż nie osiągając dna. Jeden z nich oświadczył, aż bierze pokusa, by uznać tę studnię za studnię przysięgi, przy której Abraham zawarł przymierze z Abimelechem. A więc archeolodzy mówią, patrząc na pisma, patrząc na Słowo Boże, mówią, to jest ta studnia, którą kopał Abraham. Ale schodząc na 30 metrów głębokości, bez dźwigów, bez maszyn napędzanych silnikiem, zeszli na 30 metrów głębokości i okazało się, że dalej to jeszcze nie dno. Więc pomyśl sobie, jak Abraham wierzył, że ma to sens. Bo on nie miał rozpiski z biura projektowego,
którym powiedzieli mu: Abraham, na 46 metrze jest prosperity. Dubaj. Do 46 się dokopiesz, będzie Dubaj. Bóg, jak poczytasz sobie o studniach, które wykopał Abraham, później odkopał Izaak, odkryjesz, że te studnie Bóg naznaczał miejsca, w których Abraham wykopywał te studnie. To nie były spontaniczne zagrania, że Abraham szedł, mówi: ty, a może zrobimy coś niemożliwego i znajdziemy trochę wody? Nie, to były miejsca, które jak poczytasz w kontekście całości, miały strategiczne momenty w życiu Abrahama, w których miały miejsce kluczowe wydarzenia. Dlatego nazwana jest ta studnia studnią przysięgi. I teraz, kiedy kopiesz 5 metrów i nic się nie dzieje, powiem wam coś o kopaniu. Ja nie wiem, ja jestem nienormalny, ja wszędzie muszę coś budować. Jak jadę na wakacje z moją rodziną, to ja zabieram szpadelki. Ale moje dzieci są tylko usprawiedliwieniem, dlaczego ja je zabieram. Bo ja biorę je dla siebie. I ja tymi szpadelkami kopię dziurę. Zgadnij, jaką dziurę ja kopię. Do maksa. Ja jestem zrypany, mnie plecy bolą po każdych wakacjach, bo ja jestem zrąbany. Ja takim szpadelkiem kopię i mam zdjęcia w moim telefonie, jak z kimkolwiek mam jakąkolwiek tu relację, to ci pokażę, bo jestem bez ubrań. Jestem po szyję na stojąco w tej dziurze. To jest Jakub Kamiński. I powiem wam, że ja jestem zmordowany po kilku godzinach takiego kopania, bo słońce bije ci w głowę. Musisz co chwilę popijać, to nie są optymalne warunki do pracy. I moją misją jest dokopać się zawsze do wody. Ja kopię jakieś 10-15 metrów od wody, w głąb plaży. Czasami robię to bliżej, zależy jaka jest strategia, ale generalnie oddalam się od wody i próbuję zejść, gdzie jest woda. I moim zadaniem jest wybudować basen dla dzieci. Więc ta woda podchodzi, moje dzieci skaczą wtedy, ja robię takie poziomy i one sobie tam zeskakują, Dawidek lata i jest fajnie. Więc to jest moje zadanie. I powiem wam, że gdybym kopał i zobaczył, że po 2 metrach zawsze była woda, a tym razem nie ma, pewnie bym pokopał do 3 metra, 5, 7, nie wiem, co dalej bym się poddał. Abraham kopie, aż się dokopał, ponieważ wiemy i widzimy, czytając słowo, że to miejsce obfitowało. To miejsce było miejscem, w którym została znaleziona woda. I moje pytanie jest takie, dla nas, chrześcijan, uczniów Jezusa, charyzmatyków, czym jest woda? To jest życie w osobie Ducha Świętego. To jest życie w relacji z Duchem Świętym. Woda nie pojawia się ani raz, ani dwa, ale znacznie więcej razy, w której jest jako symbolem Ducha Świętego. Ezechiel, pamiętacie? Wszedł do wody po kostki, po kolana, po pas, aż nagle stało się co? Nie można było już tam więcej chodzić, trzeba by było już tam pływać. O czym on mówił? Niebo odmierza mu 1000 łokci. Do czego? Zabiera go na głębokości z Panem. A więc woda jest symbolem Ducha Świętego. I to, co sprawiło, że Dubaj stał się miejscem pożądanym przez wielu turystów na całym świecie, i to, że wielu ludzi na całym świecie pragnie odwiedzić Dubaj, odwiedza Dubaj, miliony turystów odwiedzają to miasto prosperuje, stało się znaczące. A tak się stało, że wy jesteście w serii, przynajmniej jakiś czas temu zaczęliście, Miasto na Górze. I widzisz, Miasto na Górze ma to do siebie, że jest znaczące. W nim jest jakieś zaopatrzenie, w tym mieście jest życie, jest błogosławieństwo, jest wpływ. Widzisz, jeżeli nie ma w jakimś mieście wody, to miasto umrze. W jakimś mieście, jednym z krajów azjatyckich, zrobili symulację, że w ciągu 10 godzin nastąpiłaby katastrofa, gdyby odcięto wodę
w całym mieście kilkumilionowym na kilkadziesiąt godzin. Jest pozamiatane. Jest po prostu katastrofa, ludzie giną. I teraz my potrzebujemy zrozumieć, że każdy kościół powinien być jak Abraham i kopać studnie po to, aby dokopać się do wody żywej, która kiedy wytryśnie, popłyną te rzeki wody żywej i będzie zaspokojenie, zaopatrzenie, błogosławieństwo, rozpoznanie, autorytet i wtedy zaczyna to mieć znamiona miasta na górze. Miasto, które nie ma dostępu do wody, jest bezużyteczne. Będzie dobrze wyglądało na wizytówce, dobrze wyglądało na zdjęciu, dobrze można to opakować w biurze podróży, ale jeśli nie będzie wody, jest pozamiatane. I tą wodą jest Duch Święty w twoim i w moim życiu. Duch Święty jest tą wodą, wodą żywą, rzekami wody żywej w twoim i moim życiu, które zaczynając od ciebie i ode mnie, czyli od jednostek, ona przyprowadza prawdziwe zaspokojenie w osobie Ducha Świętego. Zaspokojenie twojej i mojej duszy jest w osobie Ducha Świętego. Oczywiście, że jest to tylko jeden kawałek pizzy, bo nawet sam Adam usłyszał, będąc w Edenie, w warunkach idealnych, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. A więc to jest proces złożony, jak doprowadzić do tego balansu właściwego życia, gdzie wszystko gra, ale nawet jak wszystko będzie grało, a zabierzesz jeden kawałek pizzy, który nazywa się relacja z Duchem Świętym, to ci te wszystkie inne kawałki nic nie dadzą. Ponieważ prawdziwe życie płynie z relacji z Duchem Świętym. Z prawdziwej relacji z Duchem Świętym. Miałem przywilej spotkać się z człowiekiem, który jest prezesem w ponad 100 spółkach. 100 spółek. Możecie domyślać się, że problemów finansowych nie ma. Słuchajcie, gdyby miał tylko 5 tysięcy na rękę z każdej spółki jako prezes, miałby pół bańki na rękę co miesiąc, okej? Więc wyobraźcie sobie, że ma znacznie więcej. Wiecie, co on mi powiedział? Rozłożył ręce i mówi, to nic mi nie daje. To nic mi nie daje. Ja nie mam żadnej satysfakcji i żadnej radości. Nie ma rzeczy, która da ci satysfakcję poza osobą Ducha Świętego. Poza Jezusem Chrystusem i poza Bogiem Ojcem. Nic nie ma sensu. Wszystko inne, co otrzymasz, będzie jak woda, która leci z kranu, którą będziesz próbować złapać ze swojej dłoni. Nie złapiesz. Tylko Duch Święty może zaspokoić twoją duszę. Moim szczęściem jest być blisko Pana, mówi Biblia. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Nie ma osoby na świecie, która cię zaspokoi. Nie ma kościoła, który cię zaspokoi w kontekście relacji pasterskiej, mentorowania, coachingowania. Nie ma czegoś takiego. Nie ma konferencji, która zaspokoi twoją duszę. Nie ma pracy, która zaspokoi twoją duszę. Nie ma, droga pani, nie ma męża na świecie, który zaspokoi twoją duszę. Panowie, w drugą stronę vice versa, tak samo. Drogie mamy, dzieci nie dadzą wam satysfakcji i spełnienia. Panowie, nowy samochód na Feldze 20 nic wam nie da. Nie ma rzeczy materialnej, ani nie ma osoby na tym świecie, która byłaby stworzona w taki sposób, że ma możliwość zaspokoić twoją duszę. Ja ostatnio miałem trochę rotację z samochodami,
bo jeden się zepsuł, dali na zastępstwo mi jakiś, później jakiś tam pożyczyłem komuś, później nic nie miałem i tak kilka osób krążyło na jakichś wypożyczonych samochodach na moje nazwisko. Ja tylko pilnowałem, żeby ci, którzy jeżdżą tymi samochodami, wlewali to, co trzeba. Bo mówię, jak jeszcze na 95 diesla wlejesz albo na odwrót, to będą kłopoty, a ja już nie chcę kłopotów. Więc tylko dzwonię. Michał, pamiętasz, co się wlewa? No, pamiętam, pamiętam. I widzisz, taki samochód z dieslem jest skonstruowany tak, że tylko diesel, który zostanie tam wlany, może działać w sposób kompatybilny z tym silnikiem, z tym samochodem i sprawić, żeby to pojechało. Tylko 9.5 wlane do samochodu silnika z 9.5 jest w stanie sprawić, że to pojedzie. I ty i ja jesteśmy tak skonstruowani, że aby pojechać, aby latać i aby być szczęśliwym, jest tylko jeden rodzaj paliwa, który ma w sobie takie cząsteczki, który ma w sobie taką konsystencję, że ty pojedziesz. I to nie jest żaden człowiek, ani żadna rzecz, ani żadna okoliczność. Jest to Duch Święty. Jest to Jego obecność, żywa woda w twoim życiu. Nie teologia o wodzie, nie werset o wodzie, ale żywa woda Ducha Świętego. Tylko to może zaspokoić twoją i moją duszę. I wiesz, co jest zabawne? Że nawet ludzie, którzy są tu na tej sali, którzy są liderami, posługujemy, my musimy pilnować się, żeby o tej prawdzie ciągle pamiętać. To nie jest tak, że ja mam tą informację i już ja tak po prostu żyję w ślad tej wiedzy. To tak nie działa. To jest codzienna walka z oszustwami, kłamstwami, które dostarcza mi ten świat, że jak ja coś zrobię, to będę szczęśliwy. I jak ja mogę podjąć walkę z tym? W taki sposób, że zakuję do swojej tępej głowy, że jeżeli nie będę miał życia opartego o komorę z Bogiem, to mnie nie ma. Jesteście tutaj na tej sali doświadczonymi ludźmi w Bogu. Wielu jest takich, którzy są w Panu wiele lat. Wiecie, z doświadczenia to wiecie. Wiecie, a nadal wiecie i dalej się potykamy, prawda? I po kolejnym razie jest to miejsce, w którym mówisz sobie, jak to kurczę jest możliwe, że ja znowu dałem się oszukać. Przecież ja wiem, że nie znajdę satysfakcji w nikim i w niczym poza nim. A jednak i tak próbujemy dotknąć czegoś z oczekiwaniem, że to przyniesie szczęście do mojego życia. Jeżeli znalazłeś, daj mi znać, co to jest, bo chętnie się tam udam. Nie ma. Nie ma. Nie ma takich rzeczy. A więc widzisz, my musimy podjąć bardzo radykalne kroki w naszym życiu, co chwilę dokonując audytu naszych priorytetów, czy ja nadal szukam przede wszystkim Królestwa Bożego wpierw. Cały czas regularnie powracać do tego pytania. Wiecie, mieliśmy sytuację w kościele na początku, po pierwszym roku, że tam trzeba było podjąć pewną decyzję w pewnym zakresie. Przyszli do mnie, zaproponowali, ja mówię, to jest dobry pomysł, zróbmy to. 3 lata później ja odkrywam, że my robimy tak samo wciąż te rzeczy, w takim jednym poddziale. Ja mówię, czy myśmy oszaleli? Jakim cudem my robimy to dzisiaj tak samo? Przecież to nie ma prawa bytu. No ale 3 lata temu się zgodziłeś. I mówię, a przecież logika podpowiada, że to było na 1 rok. Więc wprowadziłem zasadę, co roku w działach siadamy, analizujemy jak było i jak jest. A więc styczeń jest dosyć energiczny. Siadamy i robimy audyt. Jak się nasze założenia sprawdziły, które podjęliśmy w styczniu 2023. Najczęściej to jest pod koniec roku 22 na 23, pod koniec 23 na 24, ale zazwyczaj się ślizgamy, więc gdzieś w styczniu. Mówię, jak założenia, które mieliśmy rok temu, sprawdziły się w życiu i czy jest sens coś z tego powiedzieć, czy trzeba coś zmienić? Zachęcam cię, żebyś sprawdził sobie z Duchem Świętym, co ile powinieneś robić audyt swojego życia i sprawdzać przed Panem, co jest moim priorytetem,
czy żyję w ślad moich postanowień i co te postanowienia przynoszą. Bo owoc weryfikuje. Nie teologia, owoc. A więc dotknąłem tematu wody w twoim życiu. Teraz nie możemy oczekiwać kościoła z dokopaną się studnią do wody, jeżeli jednostki nie zaczną być jak Abraham. Ponieważ wiecie co? Słyszałem takie historie nieraz. Zbuntowany człowiek mówi, w moim kościele nie ma miłości. A przepraszam, a ty masz wartość dodatnią czy ujemną w temacie miłości? Więc czego oczekujemy, schodząc się do kościoła? Że co, że tu jest jakaś perfuma rozpylona o nazwie miłość? Że tu jest pastor z wersetem miłość, pokój, bracia. To my to wnosimy. Kościół mamy taki, jaka jest każda z nas osoba, średnia się blenduje i mamy atmosferę, którą mamy. Wiecie, jeżeli jest, wchodzisz jako gość do jakiegoś kościoła i tam jest atmosfera do wiary, w powietrzu są zwycięstwa, to to nie jest dlatego, że akurat na taki akord grają i tak wyszło, tylko ludzie, którzy są w tym miejscu, tworzą taką atmosferę. Jeżeli wchodzisz do jakiegoś kościoła i mówisz, zawsze każdy z nas jeździ po jakichś miejscach, prawda? Powiedzmy. Więc i teraz wjeżdżasz do jakiegoś kościoła i masz wrażenie, wow, to miejsce jest pełne miłości. Co to znaczy? Taką farbę na ścianach wybrali? Co sprawia, że coś wygląda, kościół, masz poczucie, jest pełen miłości? Bo to ludzie tworzą taki kościół. Ale byłem też w miejscach, w których czuć w powietrzu arogancję, czuć w powietrzu egoizm, czuć w powietrzu postawę roszczeniową i zgadnij, kto jest udziałowcem tej operacji. Członkowie takiego kościoła. I jeżeli my chcemy, aby kościół był taką Berszebą, która na otaczającym nas pustynnym terenie, bo ten świat to pustynia, oni nic nie mają, oni nie mają wody. I my jesteśmy powołani, tak to nazwę, do takiej służby abrahamowej, żeby jako kościoły kopać studnie i dostarczać do tego miasta pustynnego w duchu, suchego, bez wody, dostarczyć wodę. Wodę nie w postaci zdjęć, nie w postaci informacji, ale żywą wodę. I aby ją mieć, potrzebujemy się do niej dokopać. I aby Kościół był znany z tego, że jest Kościołem Bożej obecności, to jednostki muszą stać się ludźmi Bożej obecności. I to nie dzieje się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ani z miesiąca na miesiąc. To jest proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy. Bo dzisiaj siejemy w swoje jutro. Każdego dnia jest dzisiaj, i każde dzisiaj sieje w następny dzień jutro. A więc my musimy ciągle, świadomie, intencjonalnie budować to, co chcemy zobaczyć. I widzisz, i twoje potrzeby, to fajnie jest, bo one są bardzo kompatybilne z potrzebami kościoła i trzeci poziom, z potrzebami miasta. Ty potrzebujesz wody, kościół potrzebuje wody i miasto potrzebuje wody. To nie jest bardzo złożona filozofia. My wszyscy potrzebujemy wody. Tylko, że my dostaliśmy zezwolenie, żeby studnie wybudować i możemy budować, kopać studnie. Ten świat nie może. Ten świat nie jest w stanie dostać się do żadnej wody. Więc różnica pomiędzy nimi a nami jest taka, że my mamy dostęp do tego, żeby się tam dokopać. Pytanie, czy podejmiemy walkę, aby się tam dokopać. Pytanie, czy podejmiemy walkę, aby się dokopać do wody. I jak dokopać się do wody?
Mówiłem o tym na Telenie, mówiłem o tym na konferencji Przywództwo w ogniu. Zauważyłem, że ludzie są fanami fast foodów. Dzisiaj wszyscy chcą mieć wszystko szybko. Wchodzisz dzisiaj do sklepu ze zmywarkami? Po co wchodzisz? Bo chcesz mieć zmywarkę. I pytasz, na kiedy będzie? Oni ci mówią, na za dwa dni. A nie da się szybciej? Dzwonisz o reklamację? Dzisiaj jesteś na gwarancji. Pierwsze co? Nie zastanawiasz się, jak to naprawić. Wymieniamy! Ostatnio spotkałem znajomego, który mi mówi tak. Wszystko przechodzę na wynajem. Nawet wynajmuję, nie wiedziałem, że tak można, wynajmuję nawet telefon dzieciom. Wie jak to? Płacę abonament kilkudziesięciu złotych miesięcznie i on nie jest nasz, on jest firmy i cokolwiek się z nim dzieje, ja przynoszę, oddaję. Samochód mam na wynajmie długoterminowym, mieszkanie mam na wynajmie. Wszystko jest na zasadzie jeden telefon i załatwione. I to jest wygodne, ale jeżeli tak żyjemy w duchu, będzie awaria. Żyjemy? Nie działa? Dzisiaj boli głowa? Nie myślimy o tym, czy może jest problem ze zdrowym sposobem życia. Nie myślimy o tym, czy może nie pijemy zbyt dużo wody. Nie myślimy o tym, że może od tygodnia nie byliśmy na świeżym powietrzu. Pierwsze co? APAP. Chcemy szybkie rozwiązania. Chcemy szybciutkie rozwiązania. A wiecie, że wiele, poczytajcie sobie w internecie, lekarzem nie jestem, więc nie chcę tutaj świrować. Wiele bóli głowy ma źródło w tym, że ludzie się nieodpowiednio nawadniają? Ale APAP. I teraz nie żyję dobrze z Bogiem, nie pielęgnuję swojej relacji z Bogiem, ale przychodzę do kościoła po APAP. Pastorze, włóż na moje czoło APAP. Pomódl się o mnie, aby Duch Święty napełnił moją duszę. To cztery APAPy. Ale najpierw coś na... żebyś wytrzeźwiał. Jesteś w jakimś fikcyjnym układzie. Tak się nie da! Najlepsze są komentarze na live streamach. Pomódźcie się o mnie, aby Pan napełnił moją duszę. Daj mi jakąś teologiczną podstawę do tego, żeby się w taki sposób w ogóle o Ciebie modlić. Więc widzicie, ludzie siedzą gdzieś tam, włączą ze streama, akurat było o nasyceniu duszy, więc piszą komentarz. Zróbcie tak, żebym ja to tam miał. Wow, fenomen, ale tak się nie da. To tak nie działa. Więc nawet, uwaga, jak dokopiesz się do tej wody jak Abraham, dokopiesz się, wykopiesz tą studnię i dokopiesz się do wody, to ta woda sama do ciebie jeszcze nie trafi. Później regularnie, codziennie trzeba ją wybierać. I więc widzisz, to nie jest jeden dzień, w którym przekopałeś się do spotkania z Panem. O! Teraz już z górki. Ostatnie 50 lat przelecimy. Codziennie, każdego dnia trzeba wybierać tą wodę z tej studni. I ktoś powie, pomyśl sobie, że przenosisz się w czasie. Moje dzieci oglądają taką chrześcijańską bajkę. Może tu dla rodziców tipa zdradzę. Superbook. Księga Ksiąg. Mistrzostwo Świata. To jest najlepsze chrześcijańskie, co do tej pory widziałem jako współczesne, bo zaczyna się to w czasach współczesnych. Jest gizmo i tak dalej. Jest ekipka fajnych ludzi i mają sytuację życiową z domu, ze szkoły, coś się tam dzieje, jakieś zamieszanie, ktoś komuś czegoś nie wybaczył, pokłócili się i nagle się Księga Ksiąg otwiera, czyli Biblia, i przenoszą te dzieci Księga Ksiąg do jakiejś historii biblijnej z przeszłości i oni na przykład spadają obok Gedeona. I leci historia, która ich czegoś uczy. Oni mają czas takiej, wiecie, refleksji, te dzieci, i wracają do życia codziennego i wtedy załatwiają tą sprawę na podstawie tego, co mieli. Taka porada dla rodziców, gdyby ktoś chciał. Ale dobrze, do portu, bo tu pastor Wojtek powiedział, że za długo się rozpędzam. Wiem, skończę na czas. Więc nawet jeżeli się dokopiesz
do tej studni, to pomyśl sobie, że przenosisz się jak taka księga ksiąg, otwiera ci się nam teraz i przenosi nas do tamtych czasów, do Berszewy, gdzie wyciągają tą wodę. Jak myślisz, czy ten proces fizycznie jest lekki i przyjemny, czy nie? Oczywiście, że nie. Ale jeżeli byśmy ich zapytali, jesteś wdzięczny za tą studnię? I czy warte jest to ciąganie tej liny? Każdy jeden ci powiedziałby, że nie rozumie pytania. Oczywiście, że tak. Bez tego byśmy nie żyli. Teraz ludzie mówią, ale ja nie mam sił, ja jestem zmęczony po pracy, żeby się modlić. Okej, to nie pij wody i umrzyj. Ale jestem zmęczony. Ja nie przyjdę do kościoła, bo ja jestem zmęczony. Ja nie dam rady czytać codziennie słowa. Ja nie dam rady codziennie się modlić. Nie musisz, umieraj. Tylko nie obwiniaj winą kościoła i nie proś pastorów, żeby ci w butelkach donieśli. Widzisz, kiedyś ktoś powiedział takie zdanie i z roku na rok ono nabiera większego znaczenia w moim życiu. Każdy ma to, co chce. Nie musisz się zgadzać, w domu doleci. Każdy ma to, co chce, bo masz to, co robiłeś, żeby to mieć. Znajdujesz się w miejscu, które jest wynikiem decyzji i procesów. Jeżeli jesteś bez wody, wysuszony duchowo, to dlatego, że tak chciałeś. Ale jeżeli jesteś w miejscu pełni, w miejscu satysfakcji, to jest dlatego, że tak chciałeś. I nie jest ważne, co ty sobie myślisz, tylko co ty robisz. A więc wiem, że są tu ludzie, którzy płoną. Ale jak w każdym kościele lokalnym na świecie, są też ludzie, którzy umierają. I modlitwa kaznodziei nic tu w życiu nie zmieni, jeżeli nie zmieni się twoje podejście do funkcjonowania z Panem. Najczęściej, gdzie ludzie przestają żyć przy studni, życiówki takie wam podam. Z każdego miejsca na świecie jest tak samo. Chłopak poznaje dziewczynę. Dziewczyna poznaje chłopaka. Proszę bardzo, mamy replikę studni. Idziemy siorbać wodę z tych siebie nawzajem. Bo ona mi zaspokoi moją duszę. Następna studzienka replika, praca. Praca. O, ta nowa praca. I widzisz kogoś w ogniu, kto modlił się, Panie, uwolnij nade mną większe błogosławieństwo, a moimi finansami będę Ci służył. Zasponsoruję przebudzenie w Rybniku. Daj mi nową pracę. W ogniu, na modlitwach, 540, 9 godzin? Nie, 10, pół przed, pół po jeszcze został. Pół roku później, po nowej pracy? Kochani, błogosławieństwo waży. Pomódlcie się o siły, bo już nie daję rady. Nie no, ciesz się, bądź szczęśliwy. Siorbaj z tego szczęście. Jedź do biura i mów, jestem szczęśliwy. Widzisz, ja nie mam nic do pracy, nic do biura, nic do wysokich pieniędzy. Ale jeżeli stamtąd chcesz wysiorbać szczęście, to jest po tobie. I mamy powtarzającą się historię od lat, dekad, wieków, w której zasady studni nie pominiesz. Zasady życia z Bogiem nie pominiesz. I w całym Polsce były próby podejścia i niektórym się udało, że w styczniu pościmy i się modlimy. Pościmy i się modlimy. Zazwyczaj jest to napięcie na 3 tygodnie. Kościoły się napinają, no w czerwcu też się napił. Napieliśmy się, mówimy, dobra, zadedykujemy ten rok Panu, będziemy się modlić, będziemy pościć. I słuchajcie, zadałem pewnej grupie osób pytanie. Wiecie, jak podróżujesz dużo, to wiele miejsc odwiedzasz, wiele miejsc znasz. I możesz wiele się dowiedzieć z obserwowania. Pytam pewnych ludzi, mówię, pościliście? Tak. Modliliście się? Codziennie. Słowo? Każdego poranka. Mówię, dobrze,
To z tej wąskiej grupy chciałem zapytać. Kto z was przez te 3 tygodnie doświadczył Pana i przeżył świeży dotyk Boży? Bo wszyscy, rozumiem, tak samo się modliliście, tak? Tak. No i jak zwykle, część rąk w górę, część nie. Ja mówię, chciałbym się zwrócić nie tych, do co podnieśli rękę, ale do tych, co nie podnieśli. Jak myślisz, co się stało? 3 tygodnie, pomyślcie o tym. 3 tygodnie mówisz sobie, dobra, znajdę Pana, poświęcę. 3 tygodnie. Niektórzy to w ogóle w Matrixie żyją. Jeden dzień. 10 lat bez Pana, jeden dzień teraz. I po południu, po serialu i tak, Panie. No nie, dobra, 3 tygodnie, okej? Okay? 3 tygodnie szukali Pana, pościli, modlili się. I po 3 tygodniach, 21 dniach, na pytanie, które ci ktoś zadaje, co przeżyłeś z Panem, odpowiedź twoja brzmi nic. I wiesz, co moim celem było? Odpowiedzieć tym ludziom, dlaczego tak było w moim zrozumieniu. Bo ja nie wierzę, że Bóg skąpi swojej obecności. Ja nie wierzę, że Bóg skąpi swojej rzeki wody żywej. Ja nie sądzę, że Duch Święty mówi, a ty się gnoju nie dokopiesz. Wierzę, że mamy dostęp taki sam. Więc co się wydarzyło w życiu niektórych ludzi, którzy naprawdę przez 21 dni szukali Pana i nic się nie wydarzyło? To była martwa religijna modlitwa, tak jakby Boga nie było. Nic, ale to nic. Wierzę, że komuś dzisiaj pomagam tym, co mówię. I teraz, gdzie Boga znajdziesz? W rzeczywistości której? Fizycznej, cielesnej czy duchowej? Duchowej. A wiecie, że w Biblii jest werset, który mówi, że duch i ciało są sobie przeciwne? Jest taki werset w Biblii. Duch i ciało są sobie przeciwne. A więc Boga znajdziesz w rzeczywistości duchowej, niecielesnej. I teraz, co mówi Paweł, czego uczył? Myśli o tym, co w górze, nie o tym, co na dole. Paweł uczy nas żyć w duchu, a nie żyć w ciele. Tego uczy nas apostoł Paweł, kiedy czytamy słowo. I teraz, jeżeli ktoś żyje 12 miesięcy w szalonym, cielesnym stylu życia, myśli o tym, co w dole, nie chodzi o samo myślenie, tylko życie na podstawie tego, jak myślisz, i nagle w styczniu, po 12 miesiącach karmienia cielesności, ty na 3 tygodnie się zmobilizujesz, żeby wzmocnić swojego wewnętrznego człowieka, to powiedziałem do tych ludzi tak, powodem, dla którego przez te 3 tygodnie się nic nie wydarzyło, jest to, i przepraszam, dobra, nie, będzie mniej brutalna ilustracja, termometr. Jaki jest kolor temperatur poniżej zera? Niebieski. A powyżej zera? Czerwony. Nie wiem jak u was tutaj, ale czasami jak huknie mrozem na Mazurach, to tam potrafi do minus 25 zlecieć. I jak patrzysz na te minus 25, to myślisz sobie, Boże, jak daleko do tego czerwonego. Bo moje to jest 25 kresek nad zero. To jest mój klimat. Są tu jacyś prawdziwi charyzmatycy, którzy wiedzą, o czym mówię? 25 na plusie to jest optymalnie. I teraz ja sobie myślę, jak daleko jesteśmy, nie tyle co od 25 na plusie, od zera. I patrzysz, ta rtęć walczy. 24 na minusie, 23, 22, 20, 19, 18, 10, minus 3, już mówisz, jeszcze tylko 3 i życie będzie w powietrzu. Wiecie, czasami jesteśmy tak na minusie i deficycie duchowym, że 3 tygodnie to jest dopiero przebijanie się przez pokłady cielesności. I przez 3 tygodnie to dopiero następuje sezon lewatywy duchowej, gdzie dopiero się oczyszczasz. Bo żeby Boga usłyszeć, to pamiętacie? A później nastąpił cichy, łagodny powiew. Było trzęsienie ziemi, lecz nie było w nim Pana. Było to i tamto, lecz nie było w tym Pana. A później cichy i łagodny. Jeżeli chcesz usłyszeć Pana, musisz wejść w miejsce wyciszenia. Musisz wejść w miejsce, gdzie twoja cielesność, duszewność jest w miejscu ciszy. I cisza to jest miejsce, o które trzeba zawalczyć i czasami trwa to tygodniami.
I jak osiągniesz to miejsce, to wtedy już jest lżej, bo wtedy zaczynasz wchodzić w proces nie walki, a pielęgnacji. Widzisz, ja zamierzam wrócić do sportu. Boże, co roku wam to mówię. Ale w tym roku jest plan powrotu. Ja byłem 10 lat zawodowym sportowcem. Ja nie wiedziałem, co to nie być zawodowcem. Ja nie wiedziałem, co to dzień bez jednostki treningowej. I odkąd się nawróciłem, inną dyscyplinę uprawiam, inne mistrzostwa świata i między rzeczywistościami duchowymi i zaniedbałem swoje ciało, taka jest prawda. I ja jestem przerażony, bo ja wiem, na co mnie było stać. Ja wiem, że ja mogłem pobiec 20 kilometrów i to nie tak, wiesz, tylko mogłem to przebiec, a ja dziś wiem, że ja jestem bardzo daleko od tych standardów. I co będę musiał zrobić, aby dojść przynajmniej do połowy stawki moich standardów? Będę musiał stoczyć wojnę z moimi mięśniami, które pamiętają, ale potrzebują odbudowy. Muszę odbudować to, co kiedyś było. A więc co się stało za sezonu Abrahama? Filistyńczycy później zasypali te studnie. Filistyńczycy zasypali studnie. Ale Izaak, jego syn, następne pokolenie, wiedziało, że jeśli nie będzie wody, nie będzie studni, nie będzie życia. Więc co zrobił Izaak? Odkopał. Odkopał. I zgadnij co? To nie był łatwy proces odkopywania, ale lżejszy niż pierwszego kopania. A więc widzisz, są dwie grupy ludzi na sali. Ci, którzy nigdy studni nie wykopali. Trzy są grupy. Ci, którzy mieli studnie, mieli wodę, ale zasypało. I jest trzecia grupa, która jest w dostępie do wody. Ci, co jesteście w dostępie do wody, do was preaching jest 13-sekundowy. Idź dalej, nie zatrzymuj się, kop głębiej, bo jest więcej. Ci, którzy zakopali swoją brakiem dyscypliny, musisz odkopać. Musisz odkopać. I chcę ci powiedzieć, jak jest. To nie jest łatwa gierka, bo twoja cielesność będzie się buntować. A ci z was, którzy nigdy się nie dokopaliście, mam dla was dobre wieści. Te przychodzenie na spotkania, w których się nic nie dzieje, a to nie znak, żeby udawać, że się dzieje. Ponieważ odkryłem wielu wierzących, że w życiu, w których się nic nigdy nie zadziało, nie przeżyli spotkania z Panem. Patrzą na tych, którzy stoją po lewej, po prawej, którzy coś przeżywają i mówią, my jesteśmy w tym samym miejscu, pod tą samą klimatyzacją, na tej samej wysokości mamy sufit, mamy tego samego pastora, jesteśmy w tym samym kościele, więc to chyba taka jest liturgia, że podnosimy z uśmiechem ręce. Nażre się cebuli, to i popłaczę, więc Panie, dziękuję Ci, że tak dobrze z Tobą być. Jesteś taki, jak to oni tam mówili, cudowny. O. Chcę Ci powiedzieć, ci z Was, którzy jeszcze się nie dokopaliście, to nie na tym polega. Naprawdę można być szczęśliwym w Panu. I nie wkręć sobie, że to jest jakaś liturgia charyzmatyczna, w której sobie wkręcamy. Chcę Wam coś powiedzieć. Ja jestem szczęśliwy w obecności Pana. To nie jest udawanie. To jest coś prawdziwego, ale musisz tam dojść. Musisz kopać tą studnię. I ostatni etap tego dzisiejszego przesłania na tej pierwszej sesji. Kolektywne, kościelne kopanie studni. Kiedy kopiemy studnię indywidualnie, wzmacniamy się indywidualnie i potencjał jest do tego, aby być dobrym narzędziem w kościele do budowania lokalnej społeczności. Ale kiedy kopiemy razem, czyli Kościół razem się modli, Kościół razem uwielbia, wtedy następuje coś niesamowitego. Bo następuje też zespolenie między sobą. Kiedy kopiemy razem, kiedyś jeden przebudzeniowiec powiedział takie zdanie. Bardzo Boży człowiek. Powiedział takie zdanie w pewnym kościele, wygłosił kazanie i je słyszałem. Jeśli nie modlicie się razem, nie zostaniecie razem. Po dziesiątkach lat usługiwania na świecie, w jednym z kościołów wypowiedział takie zdanie.
Jeżeli nie będziecie modlić się razem, nie pozostaniecie razem. Czy tak jest zawsze 100 na 100? Raczej nie. Są wyjątki. Ale coś w tym jest. Coś w tej myśli jest. Widzisz, dzisiaj dojść do miejsca, w którym zmobilizować jakiś sposób, żeby to się wydarzyło, to mówmy o realiach. Bardzo trudno. Bardzo trudne to jest. To nie jest łatwe zadanie. A więc może można to robić na grupach. Come on, pomódlmy się. Nawet te kilka minut. Ale stajmy razem w modlitwie. Pomódlmy się w duchu. Zanurzmy się. Widzisz, ja jestem taki, że jak ja coś fajnego doświadczam w życiu, to chcę zabrać tam innych. I kiedy pojechałem do tego Dubaju na czyjeś zaproszenie, powiedziałem sobie, Panie, chciałbym pewnego dnia móc kogoś zaprosić do Dubaju. Ja. I Pan zrobił takie sztuczki i cuda, że udało się. I zaprosiłem kogoś. I wiecie, gdzie zabrałem tych ludzi? Na Burj Khalifa, na ten wieżowiec. I prowadziłem ich taki dumny. Mówię, chodźcie, tędy będzie szybciej. Chodźcie, jesteśmy w Dubai Mall, przejdziemy, tam mają stok narciarski, później wam pokażę, to mamy tam. Chodźcie, tędy, tutaj jest winda, przejdźmy razem. Dlaczego? Bo moim pragnieniem jest, żeby doświadczyli tego samego. Mówię, chodźcie szybciej, mamy wykupione wejście na zachód słońca. Zostawcie tą stronę, to jest strona od miasta, zejdźmy na stronę zachodu, zrobicie fajne zdjęcia, słońce szybko zajdzie, później zobaczycie resztę miasta. A później wiesz, na co ich zabrałem? Ponieważ ten, kto mnie zaprosił, połączył mnie z kimś, kto zrobił mi przysługę i kiedy ja tam pojechałem, mogłem doświadczyć tej samej przysługi na podstawie tej znajomości. Zabrałem na jet ski ich, na wodę, na motory wodne. I mówię, słuchajcie, ja mam taką radość, że ja mogę was tam zabrać. I moją radością było bardziej to, że oni tam byli, niż że ja to z nimi robiłem. Że ja ich tam zabrałem. Widzisz, kiedy zaczniemy być kościołem, który jest w dostępie do wody i wiesz, że ta woda działa i wiesz, że ta Boża moc jest i że Pan jest prawdziwy i tego doświadczasz, wiesz, co będzie dla ciebie? Służba stanie się zaszczytem, przywilejem i radością, a nie śmierdzącym obowiązkiem. Zaczniesz głosić z miłości do ludzi, a nie z nakazu misyjnego. Zaczniesz służyć w kościele z radości, że możesz wzmacniać ten dom, a nie z poczucia obowiązku. Zaczniesz siać w to miejsce finanse, nie dlatego, że ci wersety przedstawiono, ale dlatego, że rozumiesz, skąd to wszystko masz i więcej chcesz dać, bo więcej dasz i wyrazisz więcej swojej wdzięczności. A więc wszystko zaczyna nabierać sensu, kiedy dochodzimy do tego dostępu do wody. Więc kościele, to co moim marzeniem jest dla siebie, dla ciebie, dla North Church, dla Winnicy i dla każdego innego człowieka, abyś uwierzył i w to wszedł, że życie z Bogiem nie jest suche. Życie z Bogiem nie ma braku. I mówię tu o twoim wewnętrznym człowieku. Życie z Bogiem jest czymś najlepszym. 3 dni, czwartek, piątek, sobota, tu usługiwaliśmy. Byliśmy wczoraj na cudownej kolacji z pastorem Wojtkiem, pastorem Leszkiem. Siedzieliśmy, jak to kiedyś żart w 2019 padł, Ojciec, Syn i Duch Święty. Pani kelnerka powiedziała do nas tak, bo my zamawiamy 3 razy taka sama zupa, 3 razy takie same drugie, do picia 3 razy taka sama, a pani do nas mówi tak. Panowie, wy tacy w zgodzie, bez kłótni, tacy jedno jesteście. Pastor Wojtek mówi, bo my ten sam chazon mamy. Ci, którzy byli na konferencji Przywództwo w Ogniu, przekażą tym, co nie byli, co to chazon. I wróciłem wczoraj do hotelu i będę z wami szczery. Pamiętacie, jak rok temu u was byłem i 2 lata temu podśmiechiwałem się zawsze, że życie chrześcijanina to coś więcej niż kołdra i Netflix? Takie teksty rzucam na różnych konferencjach. Ale zawsze tą historię kończyłem, też mam Netflixa. Netflix sam w sobie nie jest zły. I miałem taką myśl, bo od wielu miesięcy próbuję dokończyć ostatnie 15 minut jednego filmu i wiecznie mi się nie udaje.
I powiedziałem sobie tak, wczoraj, takie wiecie, takie, okej, jutro, znaczy dziś to obejrzę, wczoraj ta myśl. Mówię sobie, przychodzę do pokoju, popracowałem chwilę na laptopie, bo musiałem zrobić pewne rzeczy, puściłem sobie w tle pewną pieśń. I czuję takie, chodź, raz na kilka minut, chodź. Zacząłem płakać, pracując. I mówię, Pan mnie zaprasza. Pan mnie zaprasza. I po kilkudziesięciu minutach po prostu stanąłem oparty o ścianę i zacząłem płakać. Pełnia radości. Żadnej wojny, żadnej walki, żadnego błagania, proszenia. Po prostu blisko z Panem i z radości płaczesz. I wiesz co, jedyna twoja skomplikowana modlitwa jak brzmi? Dziękuję. Dziękuję. I chodzisz po tym pokoju w swoich klapkach, które mają powbijane w dziurki kamyki z papuły. W moim dresie 4F. Takie szare, typowe dziadziowe takie. Chodzę po swoim pokoju. Dzięki Ci, Panie. Żadnej wariackiej modlitwy. Po prostu dzięki Ci, Panie. I pijesz tą wodę. I pijesz tą wodę. I wiesz, co jest piękne? Kładziesz się do łóżka. I po prostu masz pokój. Za 2 miesiące mam zapłacić 2 miliony. Robimy remont budynku i nie mam tych pieniędzy. I kładę się spać i mam pokój. I w ogóle śmieszą mnie te dwie bańki, bo wiem, że to będzie. Jak zwykle nie wiem jak, ale jak zwykle wiem, że będzie. I masz ten pokój przed Panem. Więc chciałbym się na koniec pomodlić. Kończę przed czasem, to jest historyczny moment. Kończę przed czasem. Jeszcze nie zszedł. Mógłbym prosić pomoc. Dziękuję bardzo. Kochani, bez żadnej kurtuazji, specjalnego napinania się, udawania, powstajmy na nasze stopy. Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, to nie udawaj szczęśliwego. Widzisz, zaczyna się od decyzji. Zaczyna się od decyzji. Chciałem, żeby zespół teraz, tak jak czuję, poprowadził nas w jednej pieśni, podczas której niekoniecznie będziemy śpiewać, ale będziemy po prostu płynąć i pozwolimy przez te kilka minut na koniec Duchowi Świętemu, aby złożył pieczęć na nas, i żeby pokazał nam pewne rzeczy, potwierdził nam pewne rzeczy, żeby nas dotknął. I teraz chciałbym się pomodlić o Ciebie, aby Duch Święty Ciebie dotknął. W swojej łasce. Żebyś wiedział, nie jesteś sam. Zamknij swoje oczy. Duchu Święty, jesteś tutaj. Ponieważ kochasz swój lud, Panie. Ponieważ kochasz swój lud. Panie, przepraszamy Cię za to, że myśleliśmy, że na pustyni bez wody da się żyć. I modlę się, Panie, abyśmy zaczęli świadomie szukać Ciebie. Ale nawet teraz, Panie, modlę się, abyś w swojej łasce dotknął każdą osobę na tym miejscu. Tak jakby powietrze zaczęło jakiegoś obciążenia schodzić nagle. Bo gdzie Duch Pana, tam jest wolność.